serdecznie na tajemniczo brzmiącej wystawie 2HD w naszym Centrum Informacji Turystycznej. Przede wszystkim tak, bardzo serdecznie witam panią dyrektor Zdzisławę Zacłonę. Zacnego pana profesora Andrzeja Szarka. I też oczywiście zacnego jego brata Stanisława Szarka, bo to... Oczywiście dyrektora Pałacu Młodzieży, rodzinę, przyjaciół i wszystkich tych, którzy zechcieli do nas przyjść, bo bardzo się cieszymy. I o głos bardzo proszę dyrektora Wydziału Kultury i Sportu, pana Tomasza Michałowskiego. Dziękuję państwu za tak liczne przyjęcie. Ja się bardzo cieszę, jak w Centrum Informacji Turystycznej możemy gościć nowych artystów, nowych gości, a tak jest właśnie w przypadku dnia dzisiejszego. Bardzo serdecznie się cieszę, że ta wystawa doszła do skutku. Jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, z którą współpraca układa nam się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o Urząd Miasta, na wszelkich polach, również właśnie tutaj na takim polu kulturalnym. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za przyjście. Oczywiście w sposób szczególny chciałbym podziękować dzisiejszym bohaterkom dzisiejszego wieczoru i chciałbym je prosić tutaj do nas na środek. Bo dziewczyny są najważniejsze. Witamy nasze autorki. Pani Wiesława Brzezińska-Budacka. Pani Sylwia Hebda. Oraz panią Karolinę Hebda. Bez których oczywiście nie byłoby tego wernisażu. A teraz zapraszam panią dyrektor. Dzień dobry, serdecznie państwa witam. Jest mi niezmiernie miło, że nasze studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, które studiują w Instytucie Pedagogicznym na kierunku Edukacja Artystyczna, mają dzisiaj możliwość wystawiania u państwa w Centrum Informacji Turystycznej swoich prac. Myślę, że to jest dla nich ogromne wyróżnienie i ogromny zaszczyt. Dziękuję wszystkim pomysłodawcom, wszystkim osobom, które się włączyły w organizację tej wystawy i tak naprawdę to z całego serca gratuluję moim studentom. No, jestem z nich dumna, bo to są osoby, które pracują nad sobą, dają nam piękno w postaci swoich wytworów, ale również bardzo, bardzo aktywnie działają na rzecz Instytutu i promocji naszej uczelni, Instytutu w środowisku, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym współcześnie bardzo mocno złożonym świecie. Proszę państwa, myślę, że ta wystawa, tak tu zerkałam na te prace, które są wkoło nas, że one nas jakoś intrygują. Tutaj pani dyrektor też powiedziała, że już sama nazwa tej wystawy jest bardzo ciekawa, jest bardzo intrygująca. I tak naprawdę w naszych umysłach, w naszych głowach mogą się rodzić różne pomysły, bo przecież artyzm ma to do siebie, że każdy z nas może interpretować to, co widzi, interpretować świat, dzieło sztuki dla nas tylko właściwy sposób. I sądzę, że to jest właśnie, to jest piękne i to nas uskrzydla i to nam daje jakąś wrażliwość. No chyba trzeba powiedzieć tak, że nie wszyscy ludzie na tym świecie mają szansę być artystami i może i dobrze, bo są tacy, którzy są artystami i są tacy, którzy są odbiorcami sztuki. Ja należę na pewno do odbiorców, ale serce rośnie, jak się patrzy na to, co tworzą młodzi ludzie. I sądzę, że te dwa podmioty naszej egzystencji ludzkiej, ci, co tworzą sztukę i ci, co potrafią z wrażliwością ją odbierać, wzajemnie pięknie się dopełniają. I sztuka po to jest, by nas uskrzydlała, by piękniała w naszych umysłach, w naszych rozumach, byśmy potrafili ją odbierać. Dziękuję serdecznie, gratuluję jeszcze raz moim studentom. Witam wszystkich serdecznie, bardzo mi miło z
spotkać się z wami wszystkimi tutaj przy okazji wystawienia naszych wspólnych prac. Dziękuję moim koleżankom, że zaprosiły mnie do tego projektu, że udało się nam stworzyć taką namiastkę małej wystawy. Dziękuję bardzo Urzędowi Miasta za to, że mieliśmy miejsce, gdzie mogliśmy się pokazać. Dziękuję pani dyrektor za słowa miłe. No i cieszę się, że mogę was spotkać. Zapraszam do oglądania, do rozmowy, do poczęstunek również czekam. A ja czekam na jakieś krótkie uwagi. Proszę bardzo, moje koleżanki również na pewno coś chcą przekazać. Dziękuję bardzo. Ja również chciałam podziękować wszystkim, którzy dali mi jakby szansę, żeby tutaj dzisiaj przed wami być. I dziękuję za poświęcony nam czas. Ja ze swojej strony chciałam powiedzieć tylko tyle, że moją inspiracją tworzenia tych prac byli właśnie ludzie. Tacy jak my, wszyscy tutaj zebrani. Dziękuję bardzo za wszystko. A czy ja mogę jeszcze... Mogłabym poprosić pana profesora Andrzeja Szarka o jedno słowo jakieś do nas. Bardzo dziękuję, przepraszam. Dziękuję, na jednym słowie się nie skończy. Dzień dobry, teraz jedno słowo. Proszę państwa, sąd niedawno, jeszcze do niedawna był znany z tego, że tutaj jest więzienie. Ja pamiętam, studiowałem, znaczy uczyłem się w Kenarze, w Zakopanem, to górą. Przede wszystkim Nowy Sącz kojarzyli z więzieniem. Był też czas, kiedy mieliśmy taką nadzieję, że będzie to Dolina Krzemowa. A ja mam taką nadzieję, widząc to, co się dzieje, widząc ten pułap rozumienia, między innymi przez władze miasta Nowego Sącza, pułap rozumienia, co to jest kultura, że będzie to Dolina Kultury. I w związku z tym tego rodzaju wydarzenia są zawsze takim najlepszym zalążkiem. Mamy dwie prężne galerie w Nowym Sączu. To też jest ogromne wyróżnienie tego miasta. Pojawiają się miejsca, one się mnożą, a młodzi ludzie przede wszystkim wybierają miejsca, gdzie można coś pokazać, zaśpiewać, powiedzieć wiersz. To wszystko oddala nas od wojen i sprzeczek i różnych tego typu zachowań. I niech tak będzie, bo człowiek najmądrzej brzmi, kiedy mówimy o nim, że jest twórcą. Nie tylko w znaczeniu artystycznym, ale również w znaczeniu w pełni życia. Każdy, kto zajmuje jakiekolwiek stanowisko, jest do tego powołany, a zatem czyni coś, co my ze mną nazywamy tworzeniem. Także dziękuję państwu bardzo za wasz udział, ale wasz udział z talentem i intelektem w rozwoju tego miasta. Dziękuję serdecznie.